Musimy najpierw zagadać z panią jeziora odnośnie problemów i żeby pogodzić się. Pani, pragnę załatwić sprawę konfliktu między ludźmi i Vodianoi. Kto twoim zdaniem ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Vodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Wskazówki znajdziesz na pomniku. Jakim pomniku? Coś tam biega. Czyli jest. Co jest grane? A ja coś wiem, a ja coś wiem. Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił, bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy. Mówisz, że kapłan Vodianoi wrócił? Znakomicie. Że to widziałem go z daleka. Mam złożyć hołd. Dobrze. Zaryzykuję, będzie trzeba pewnie. Co masz mi do powiedzenia? Jak powiedzieć Wiedźmin w waszym języku? Wiedmolol? Ból musi odbyć. Bez bóla wychodzi głąb. Świetnie. Zatem jestem Wiedmolol ból. Zajebiście. Dobra, panie jeziora. Pani jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani jeziora chce, by Vodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Zajmę się tym. Musisz mi dać. Krowa być lepszy do rysu. I na jest posłuszny pani, twoja wziąć. What the fuck? Tego nie przerabiałem. Muszę sobie sprawić, który z darów kapłana wody najbardziej odpowiada pani jeziora. Jakiś kurwa wąż i ryba. Czyli oni otrzymali od ludzi złotą bransoletę. Odebrałem zlecenie A tam ci Berengarowi. dali jakąś im figurkę. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Mieszkanie mam pod wodą. Głęboka woda. Kochają panią, ale nie wszyscy by kochać. Dużo było zbłądzona. Odeszli od pani do Dagon. Oni zabili jak ludzie. Ja prosić twoja miecz, nie kochać Dagon. Moja wielka nagroda. Rozumiem. Twoja pójdzie do wioska i przyprowadzi krowa dużo krwi. Dragon wyjdzie, twoja go nie kochać. Dają nagroda, wspaniała miecz. Aha. Mam wykraść krowę czempionkę na przynętę dla Dagona? Twoja nie kochać krowa dużo krwi. Czempionka na ołtarz. Dagon wyjść z woda. Mam ją zabić na ołtarzu? Ty woleć złożyć człowiek? Straszny ty być. Dobrze. Przyprowadzę krowę i zabiję tego na. By rozmawiać. Okej, i teraz. Nie jestem pastuchem. Nie wiem, jak tę krowę. Twoja wziąć bakalię. Bakalię.
I stąd. Krowa odburza krwi, czempionka. Kochać bakalinę. Bakalię? Tym wieśniakom poprzewracało się w głowach. Dobra, panie, ale jeszcze muszę sprawić, że musisz mi coś dać. Pani Jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani Jeziora chce, by Wodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być lepszy pomysł. I na to jest po... Dobra. I ja mieć złotą bransoletę. Dostałem złotą bransoletę, okej. Okay. Muszę zabić za pomocą bakali, które właśnie... Nie mam! Muszę je zgarnąć. Gdzie dorwę bakalię? W karczmie bakali nie sprzedają. Pewnie będziemy musieli szukać po domach. Drzwi sołtysa, drzwi Adama. Nie. Są bakalie, zajebiście, w domu Adama. W międzyczasie przydałoby się jeszcze skoczyć do Juliana po jakąś tą figurkę. Z Wodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani Jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani Jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Figurkę z alabastru. Figurkę z alabastru. Tam było napisane. Przedstawiającą młodego Wodianoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. I gdzie on się podział? Za nią niezłą słówkę. Nie było w ogóle pomiędzy nimi do nikogo. Ale pokój jest ważniejszy. No czekaj, mam alabastrową figurkę i mam złotą bransoletę. Tylko pytanie, czy od razu możemy zgarnąć krowę po drodze? No a pytanie, czy od razu za mną pójdziesz? Dopiero później. Dobra krówka. O, czyli jedna. Chodź do Geralta. No chodź, krasula. Chodź. Chodź, idziemy, krówka. Teraz mnie tylko jedno interesuje. Jak ja wpakuję tą krowę na łódkę? Wiesz, ona mi zatonie. Przejesz? No, koło musi przejść. Dobra, mam nadzieję, że te dwa przedmioty się spodobają. No i nie ma krowy na łódce. Spodobają się naszej pani Jeziora. Tak? Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisały. Ha! Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Czyli idealnie. Niech tak będzie. Chodź tutaj, znany rubin i alabastrowe zajebalie i złota bransoleta. No! Krowa się niecierpliwi, a ty kurami mordujesz tutaj. Na ołtarzu mam dać krople krwi. Tyle?
Coś płynie dużego. Jest i Dagon. Okej, pierwsza. Ładujemy to. Tak, żeby mocniejsze były obrażenia. Nie. Weź mnie puść. O, dobra, przeskoczyłem. Jednak będę musiał akurat chyba tylko temu dawać. Coś próbował mnie atakować, nie wiem co. Będą ten Dagon cały. Aha, czyli ja muszę atakować ich. Dobra, czyli za każdym razem jak zabijam jego wyznawców, on dostaje w dupę. Jest kolejny. On uzdrawia ich. Że warto się skupić w ogóle na jednym, widzę. Nie. Puść, puść, puść. Dobra, jest kolejny. Nie. Kurde, to jest 8 milionów, ale i tak nie działa. Zresztą się w ogóle teraz i uzdrawia. Albo musi być w ich otoczeniu. Ty, Dagon, co ty robisz? Dobra, jest. Dobił gościa.
Jest i kolejny. Nie, ty mnie dobijesz. Energia. O kurde, dobra. Na energię przydałoby się wziąć wodę. Jest na energię. Dobra, kolejny dostał. Ten go nie uzdrowi. Jest kolejny. Okej. Nie. Puść. Ty nie dasz rady. Dobra, jest kolejny. Któryś z was musi być? O. I takie atakowanie mi się podoba. Dagon się wydaje coraz słabszy. On tych swoich akolitów kurwa przyzywa. Cały czas widzę. No i teraz obaj w ogóle nie działają tak jak powinni. Jest kółka, energia. Jest woda. Nie tego co trzeba, kurde, zaatakowałem. Jest! Ah! Dobra, cudownie. Dagon pokonany. Teraz musimy się udać do naszej pani jeziora. Moja królewno Śnieżko, już jestem, wszystko załatwiłem. Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Dziękuję pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar mądrze. I teraz flashbacka przydałby się. Żeby zobaczyć, co się stało. Kolejne zadanie. O właśnie, do pani jeszcze jeziora muszę się odezwać. Tak? Pani, czy mogłabyś mi powiedzieć, jak odesłać duszę południcy Aliny w zaświaty? Duch Aliny stał się południcą. Nie rozumie, kim jest i nie pamięta swojej przeszłości. Jej pamięć jest zlepkiem wspomnień wszystkich kobiet, które zmarły w promieniach słońca na polach. Jak mogę jej pomóc? Alina jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu, zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom. Bezbłędnie, choć za wiele, przepowiadają przyszłość.
Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie? Jak wiem, wszystkie zwierciadła na Haleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny nie było uprzejme. Wiesz już, co robić. Spróbuję naprawić zwierciadło i pokazać Alinie. Widok własnego odbicia powinien przełamać klątwę. Doskonale. Jeśli to nie pomoże, wróć do mnie, a powiem ci, jak ostatecznie rozwiązać sprawę. I znów ten Bahor, kurde, będzie biegał za mną. Ale na tych polach muszę znaleźć chyba to zwierciadło w ciągu dnia. Tak, srebrny. I powalenie na full. Teraz brązowy jeszcze. No i dobranoc. Daj mi to. Mam nadzieję, że to nie będzie.